Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was, drodzy parafianie, nie tylko. Jako Salezjanie Szczewińska pragniemy przedstawić Wam w tym cyklu spotkań, które mamy z Wami. Dzisiaj takie spotkanie pod tytułem Wszyscy jesteśmy, czy czujemy się Włochami. I w programie będzie piękne opowiadanie, najpierw w języku włoskim, później w języku polskim. I to na koniec zwieńczymy modlitwą Zdrowaś Maryjo, solidaryzując się i wspierając tą modlitwą w sposób szczególny tych, którzy cierpią z powodu tej sytuacji, która w świecie obecnie zaistniała. Mała śrubka. Una piccola vite. Nello scafo di una gigantesca nave c'era una piccola vite minuscola e insignificante che insieme con altre viti piccole e insignificanti come lei teneva insieme due piastre d'acciaio. Durante un viaggio in mezzo all'oceano indiano, la piccola vite decise di averne abbastanza di quella sua esistenza oscura e mal ripagnata. In tanti anni mai nessuno le aveva detto grazie per quello che faceva e sbottò. Me ne vado, ho deciso. Se te ne vai tu, ce ne andiamo anche noi, dissero le altre viti. Infatti, appena la piccola vite cominciò a ballare nel suo alloggiamento, anche le altre presero a traballare. Ad ogni ondata, un po' di più, i chiodi si stringevano, il fasciame della nave protestarono. Così anche noi siamo costretti a lasciare il nostro posto. Per amor del cielo, fermati, gridarono alle vite le piastre d'acciaio. Se non c'è più nessuno che ci tiene insieme, per noi è finita. L'intenzione della piccola vite di lasciare il suo posto si propagò in un attimo per tutto il gigantesco scafo della nave. L'intera struttura che prima sfidava le onde con tanta sicurezza cominciò a cignolare penosamente e a tremare. Tutte le piastre, le nervature, le assi, le viti e anche i piccoli chiodi della nave decisero allora di mandare un messaggio alla vite perché rinunciasse al suo proposito. Tutta la nave si sfascerà, affonderà e nessuno di noi rivedrà la patria. La piccola vite si sentì lusignata da queste parole e scoprì improvvisamente di essere molto più importante di quanto pensava. Allora mandò a dire a tutti che sarebbe rimasta al suo posto. Mała śrubka. W kadłubie pewnego olbrzymiego statku znajdowała się mała śrubka. Malutka i niezauważalna, która tak samo jak wiele innych, równie mało ważnych śrubek, łączyła ze sobą dwie olbrzymie metalowe płyty. Podczas długiej podróży przez Ocean Indyjski mała śrubka stwierdziła, że ma już dosyć swojej szarej i przez nikogo niezauważanej egzystencji. Przez wiele lat nie znalazł się nikt, kto by za to wszystko, co robiła, powiedział chociażby małe dziękuję. Stwierdziła wówczas, mam tego dosyć, odchodzę. Jeśli ty odejdziesz, odejdziemy również my, powiedziały pozostałe śruby. I rzeczywiście,
Zaledwie tylko mała śrubka zaczęła tańczyć po swoim niewielkim mieszkanku, również pozostałym przyszła ochota odkręcania się. W tym uwolnieniu pomagała im każda przepływająca fala. Wówczas wszystkie gwoździe, które łączyły ze sobą kadłub statku, protestowały. W ten sposób również i my będziemy zmuszeni, aby porzucić swoje zajęcie. Na miłość boską, pamiętajcie się, krzyczały do śrub metalowe płyty. Jeśli nie będzie nikogo, kto spowoduje, że będziemy się razem trzymać, nie uda się nam przeżyć. Bunt małej śrubki, która zaczęła odmawiać swojego obowiązku, zaraził w mgnieniu oka pozostałe części gigantycznego statku. Dziób statku, który wcześniej z odwagą przecinał potężne fale oceanu, zaczął nagle żałośnie skrzypieć i drżeć. Wtedy to wszystkie płyty, więzy, listwy, śrubki, a nawet malutkie gwoździe skierowały swoją odezwę do zbuntowanej śrubki, błagając ją, aby zechciała zaniechać swojego zamiaru. Cały statek roztrzaska się, zatonie. I nikt z nas nie zobaczy już więcej ojczyzny. Dopiero wówczas mała śrubka poczuła się wreszcie zauważona. Zrozumiała nagle, że jest kimś o wiele ważniejszym niż myślała. Postanowiła oznajmić wszystkim, że zdecydowała się pozostać na swoim miejscu. Dobrze zrobiła ta śrubka. A teraz, drodzy, solidaryzując się z naszymi braćmi, siostrami w Italii, mając na uwadze wysiłek, jaki dokonują lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny, diagności w laboratoriach, skierujmy tę modlitwę znaną na całym świecie, najpierw w języku włoskim, później w naszym ojczystym. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami.